Dzień dobry, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o Grand Prix Stanów Zjednoczonych i... o Robercie Kubicy, które mamy nadzieję, że szansa coraz większa. Znowu się pojawiła jakaś okazja, znaczy, okazja, możliwość, okoliczności. Okoliczności. Które mogą pomóc Robertowi Kubicy w powrocie do regularnego ścigania w Formule 1. Zdecydowanie. Ale zaczynamy od startu do Grand Prix USA. I od samego wyścigu, Bartku, nie, jak nie, ci się nie, poczekaj. Kwalifikacje? Podziękujmy najpierw, tak. Nie zapomniałem o tym, tylko chciałem to zrobić w bardziej adekwatnym momencie tego filmu. Nie ma bardziej adekwatnego niż na samym początku. Rewelacyjna ilość wyświetleń, 993 wyświetlenia, dziękujemy wam bardzo. Subskrypcje też ich urosły, coraz więcej jest. Jest ich ciągle mało, ale z każdym kolejnym filmem jest ich coraz więcej. Tak, i bardzo wam za to dziękujemy. I jeżeli mamy taką prośbę, jeżeli możecie i chcecie wam jeszcze nas oglądać, dawajcie nam jakieś łapki w górę i wysyłajcie to do swoich pozostałych znajomych, którzy są zainteresowani Formułą 1, a ci, którzy nie są jeszcze zainteresowani Formułą 1, powinni zobaczyć Grand Prix Stanów Zjednoczonych, bo to był naprawdę fajny wyścig. Tak, to jest taki wyścig, który możecie kogoś zainteresować. Rzadko zdarza się tak, że przez ostatnich, nie wiem, 5 okrążeń o zwycięstwo w wyścigu biją się 3 bolidy, tak. 3 różnych stajni. To rzadki widok. Z czego jeden z tych kierowców startował z 18 pozycji. Max Verstappen. Mój Max Verstappen. Fanboy Maxa Verstappena. Nie fanboy, po prostu go lubię. Może na tym swetrze byś sobie wydziargał Verstappen. Sweter. Specjalnie dzisiaj rano, kiedy tutaj ubierałem się, żeby przyjechać do Bartka i nagrać u niego ten odcinek, wziąłem po raz kolejny... sweter. Po raz kolejny wziąłem ten sweter, o którym to Bartek wspomniał, że ciągle ten sam noszę. Tak, specjalnie go dla niego wziąłem. Cudownie. To było celowe. Bartek tym razem nie w piżamie, tym razem nie lokuje sponsora. Jestem sponsorem. To jest tak słaby żart. Nie ciągnij go, proszę. Dobrze. Ja tego nie ciągnę, ale Kimi Räikkönen bardzo ładnie na starcie wyciągnął Lewisa Hamiltona. Tak. Piękny start Kimiego, nic dodać, nic ująć. Po wewnętrznej, czysto, jasno, tak. Klarownie. Lewis też wiedział, że nie ma co ryzykować. Lewis tam próbował, myślał, co zrobić, ale no, Kimi pojechał idealnie. Kimi dobrze wystartował i Ferrari w tym wyścigu, tak jak już... Kimi wygrał ten wyścig w sumie. Tak, Kimi wygrał ten wyścig, to jest właśnie... Nie ekspert. Ten wyścig, tylko Kimi tym. Kimi wygrał ten... Tym manewrem, jednym startem. Ten start zadecydował o tym, jak to się skończyło. De facto tak się stało. I ten start też zdecydował na przykład o losach Fernando Alonso. Ale o tym za chwilę. Ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o Fernando Alonso i Lance'a Strolla, też ciężko powiedzieć, kto jest winny. Ja uważam, że winę ponosi Lance Stroll z uwagi na to, że wracał na tor. No ja uważam, że z Fernando Alonso też mógł trochę inaczej pojechać. Zdając sobie sprawę z tego, że ma Strolla po prawej stronie, który wyjeżdża poza tory. Ale tam Fernando chyba też nie był osamotniony całkowicie i nie mógł sobie wybrać, a pojadę inaczej. Ja sobie zdaję sprawę, że przy starcie jest ciężko, dlatego ja uważam, że tutaj jest ciężko powiedzieć, kto jest winny. Ja stawiam na Strolla, ty stawiasz na... Racing Incident. Zawsze Racing Incident są najfajniejsze, chyba że na przykład w grę wchodzi Romain Grosjean. No to nie dla którego nigdy. Racing Incident jest jak takie... Nie istnieje. Usprawiedliwienie napisane na kolanie i dajesz je pani, wiesz, takie pognieciane, podpisane jeszcze, proszę zwolnić syna z lekcji, mama. Nie istnieje to coś mamy. Takiego jak Racing Incident w wypadku. Ale Roman przynosi takie usprawiedliwienie cały czas Ginterowi Steinerowi, który je akceptuje, zauważyłaś? Ginter przedłuża z nim kontrakt cały czas. Ginter mówi, dobrze, Roman, będzie lepiej. Roman to jest taki gościu, który nigdy nie ma stroju na WF-ie. A przychodzi i tak gra w piłkę, a potem robi coś głupiego, łamie sobie nogę i mówi, ale to jest wina... Łamie komuś nogę jeszcze. Na przykład Leclercowi, tak jak się dostało w tym wyścigu. No szkoda mi Charlesa, bo to znowu mógł być dobry wyścig. I Charles w Q3. Tak, i super jechał, ale no niestety. Super jechał w kwalifikacjach. No tak, przepraszam, nie zdążył, znaczy to kilka, trochę więcej, ale nie miał okazji się wykazać, tak to nazwijmy. I teraz, drodzy Państwo, to jest od razu tutaj... Uwaga dla was. Kara dla? Carlosa Sainza za wyjazd z toru i zyskanie pozycji. Tak, Bartku, co uważasz o tej karze? Ja uważam, że to jest bzdura. Przez 5 sekund za coś, za co nie powinno być 5 sekund. To był start do wyścigu, dużo bolidów, o czym przed chwilą mówiłeś przy wypadku Fernando Alonso. Sainz nie miał miejsca i po prostu wyjechał z toru i wrócił, ale nie zyskał na Oconem nie wiadomo ile. Wyprzedził Ocona? Czy go wyprzedził? Tak, wyprzedził, ale dalej. Nie manewrem, niekiedy był poza torem. Dobrze, a czy to, że był poza torem, mogło dać mu przewagę tak, że przy powrocie na tor miał bardziej atrakcyjną pozycję, czy bardziej korzystną pozycję i dzięki temu? Nie uważam. Ja uważam, że tak. I tutaj jest ukłon w waszą stronę. Czekamy na komentarze z waszą analizą tej sytuacji. Tak, co sądzicie na temat tego, co się wydarzyło? Jak zauważyliście w komentarzach, staramy się być aktywni.
i uczestniczyć jest ich aż tyle, że dajemy radę, chociaż ostatnio było ich prawie 30. Ale to musisz dalej nasze odjąć. To super wynik. Dziękujemy jeszcze raz. Jesteśmy w szoku po prostu. Niedługo będziemy w telewizji. O, fajnie by było, ale to myślę, że daleka droga. Ja bym z Bartkiem, już mam taką propozycję, my możemy robić cover takiego live timingu. Prawda? Nawet dwóch będzie ciężko. Nie, będzie fajnie. Ostatnia sytuacja z pierwszego okrążenia, warta napomknięcia, to jest... Warta napomknięcia. Warta napomknięcia. Vettel z Ricciardo. Daniel Ricciardo. Sebastian chyba nie lubi Red Bulli. To nie tylko od tego wyścigu. Myślisz, że nie lubi ich pić? Sebastian ma uraz? Czy jest, jak nie ma żadnego? Myślę, że nie może mieć urazu zespołu, który czterokrotnie dał mu tytuł. Dał mu tytuł. No nie, to inaczej. Sprawił mu warunki do wygrania czterech tak. tytułów. Tak. A ten zespół, który stara się mu sprawić warunki, ale mu nie do końca wychodzi... No. W tym sezonie Sebastian Vettel, i to była kolejna sytuacja, wiem, że to ciężko jest mówić, że a, Sebastian coś zepsuł i to jest jego wina i w ogóle. To jest jego wina. Natomiast no... Kolejny raz się ścigał i mu nie wyszło. No okej. Okay. No ma pecha, ma... Dużo tego pecha w tym sezonie dla niego, nie? No psychicznie Sebastian nie daje rady i tyle. No, ale ta sytuacja to chyba nie wynikała z jego psychicznego... A może po prostu wjechał za szybko, może za bardzo chciał. No tak to wyglądało, no wjechał bo wjechał za szybko, wpadł w Daniela przednią oponą tylko, żeby było śmiesznie i go obróciło, no... No, nie wiem, bardzo jak to podobnie nawet określić, jak na Monzy, nie? Bardzo podobnie. Wszystkie są te same. Te sytuacje, jak na Suzuce, nie? Tak, te sytuacje wszystkie są takie same. W ten sam sposób wyglądają i Sebastian zawsze z tych takich sytuacji, nazwijmy to 50-50, wychodzi gorzej. Kiedy to Ricciardo mogło obrócić, to obróciło Sebastiana. Kiedy mogło obrócić Luisa, obróciło Sebastiana. Zawsze obraca Sebastiana. Kiedy mogło być Maxa, to obróciło Sebastiana. No, być może powinien sobie takie kiedyś Benetton zamontować kontrolę trakcji. Nie udawać, że jej nie ma. No i tutaj kolejny ciekawy punkt wyścigu. Ale i punkt zwrotny chyba. Zobacz, to w ogóle jest zabawna sytuacja, bo myślałem, że to jest moment, w którym Vettel traci mistrzostwo. Już zupełnie. Bo myślałem, że nie będzie na tyle w stanie odrobić pozycji. No ale Daniel... Jak Luis był drugi, to Sebastian musiał być czwarty, żeby przedłużyć swoje szanse. Chyba nie. Tak. Jeżeli byłby Luis był drugi, Sebastian byłby czwarty, Luis jest mistrzem. Ile subów je zakładamy? Jestem przekonany, mogę się z tobą założyć o każde pieniądze. Bo sprawdzałem to w trakcie wyścigu. Więc dlatego jak Daniel Ricciardo zepsuł mu się bolid, no to wiedziałem, że jakby ta szansa wzrosła dla Sebastiana, żeby jeszcze gdzieś tam może dojechać do Luisa, no ale wszystko wyglądało na to, że Luis dojedzie drugi. Ale panowie z Mercedesa postanowili zabawić się w panów z Ferrari. Tym razem zamienili się rolami. Tak, chociaż moim zdaniem nie do końca i to jest pewnie kolejna różnica zdań między nami. Tak, dzisiaj. To myślę, że... Ty uważasz, że zjazd pierwszy Hamiltona był niepotrzebny. Inaczej, on był źle rozegrany. Zjazd pierwszy Hamiltona, pierwszego Lewis pit stop. Lewis zjechał po teoretycznie darmowy pit stop, a skończyło się na tym, że Lewis zjechał po pit stop, po czym zaczął gonić tak, że zepsuł sobie oponę. Bo on tam pędził niesamowicie, dogonił Bottasa bardzo szybko, który postanowił, że zwolni do 50 i go puści. Więc gdybyś był Nikim Laudą, i byś siedział koło Toto Wolfa. Niki Lauda nie siedział koło Toto Wolfa. Ale gdybyś nim był, wiem, tak. I byś tam siedział akurat, tak blisko jak siedzi Niki zawsze, albo jak George Russell. Albo jak George Russell. Co byś mu powiedział, gdybyś cofnął czas? Ściągnij Luisa? I nie każ mu gonić? Nie ściągałbym Luisa. Gdybym wiedział to, co wiem teraz, nie ściągałbym Luisa. Czyli pojechałbyś Luisem na jeden pit stop. Tak. Ewentualnie zrobił jeszcze inaczej. Czyli pojechał Luisem, zjechał na wirtualnym, pojechał dalej, ale potem jak Kimi by zjechał, mając świeże opony dosyć, w miarę, no tak to nazwijmy, cisnąłbym, zrobił tak zwany hammer time i zjechał jeszcze raz. Od razu po Kimi. Tak. Ja myślałem o tym samym i moim zdaniem, nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem ekspertem, ale gdyby Mercedes... Aspirujesz do miana eksperta. Wanna be. Gdyby Mercedes, moim zdaniem, gdyby Mercedes ściągnął Luisa drugi raz bardzo szybko po Raikkonenie, to tak naprawdę drugą połowę wyścigu mielibyśmy sytuację, w której Hamilton byłby albo przed Raikkonenem, albo był bardzo blisko Raikkonena. Myślę, że byłby przed Raikkonenem. Ciężko to stwierdzić, zależy jak poszłoby hammer time. Tak się jednak nie stało. I Luis był za dużo na torze, czy za długo był na torze, czy... Bo tam ewidentnie coś tu nie zagrało, tak? Nie zagrała ta strategia, to był błąd, ściąganie Hamiltona i tyle. No i chyba patrząc na to, jak się rozegrał wyścig, wszyscy doskonale to rozumieją. No bo Valtteri też rozumie?
Walteri rozumie wszystko. Dwa razy rozumie Walteri? Chyba go nauczyli, nie? Walteri już chyba sam się nauczył. Zrozumiał, że musi poczekać. Walteri chyba bardzo liczył, że w tym wypowiedzi się wszystko wyjaśni. Bo wtedy miałby szansę jeszcze na to, co teraz robi Kimi właśnie. Znaczy generalnie to już tak od przyszłego wyścigu ma na to szansę. No bo Lewis musi być siódmy i nie interesuje go Vettel. Ciężko, żeby tak nie było, nie? No, ciężko, żeby Mercedes mówisz to gościowi, który siódmy. Chyba w 16 roku wygrał 4 ostatnie wyścigi. Ja myślę, że jakby go wsadzili do Williamsa, to on by wyjechał siódmy. A propos Williamsa, to zaraz. Daniel Ricciardo. Serce mi się kraja jest i mi naprawdę jest bardzo. Mi strasznie szkoda, bo strasznie tego pana lubię. I patrząc na to, jak szybko jechał Max Verstappen, z jakiej pozycji Max startował i że Max skończył wyścig na drugim miejscu bez grama kompleksów, po raz pierwszy w tym sezonie, może nie. Tak, bo Max wygrał w tym sezonie w Austrii, tak. Gdzie nie wygrałby, gdyby się nie stało to, co się stało z Mercedesami. Zgadza się. Więc to był wyścig, gdzie w końcówce bez żadnych kompleksów Max powoli gonił Kimiego, jednocześnie uciekał Lewisowi i bronił się przed nim jak równy z równym. To była super walka na koniec. I moim zdaniem, gdyby nie awaria Daniela, to byłaby szansa w ogóle na jakieś fenomenalne podium, gdzie mogłoby być tak, że podium wyglądałoby w jakiejś tam kolejności, już nieważne jakiej, Raikkonen i dwa Red Bulle. To niemożliwe. To by się nie stało. No nie stałoby się to. No nie stałoby się to. Nie było takiej fizycznej możliwości. Jedyna możliwość byłaby taka, że Daniel byłby gdzieś w okolicach Bottasa i Vettela. I tam mogłoby być bardzo ciekawe. A dlaczego Daniel nie byłby twoim zdaniem przed Maxem? Dlaczego nie byłby przed Maxem? Tak, bo po tym jak Daniel, że tak powiem... A Max by go pewnie wyprzedził. Tak, już zupełnie serio. A mówiąc to, myślę, że tutaj nie ma opcji na to, żeby były dwa Red Bulle na podium. Tak byś, a Hamilton gdzie w tym wszystkim? Tam, gdzie jego miejsce. Fanboy, to jest fanboy. Nie jest żaden fanboy, tylko no tak zupełnie szczerze mówiąc. Kłamstwo powiedziane 1000 razy staje się prawdą fanboyu. Nie widzę, Lewisa Hamiltona. Nie widzę sytuacji, w której Daniel wchodzi na podium. Jakby widzę opcję walki. Widziałem takie sytuacje, jak on wchodzi na podium. Nie bez buta. Nawet na pierwszym miejscu. Nie widzę sytuacji takiej w tym wyścigu. Panie, dokładny, czepiam się słówek. Tak czy inaczej, szkoda na nim, co? No szkoda, no jestem, że szkoda, bo ma to pecha strasznego. To taka już się zrobiła. Siódmy raz już chyba w tak. Tym sezonie. Ale zauważyłeś, że jakby, nie wiem, czy nie chcę się bawić w takiego tutaj pana archiwum, ale chyba po raz kolejny Daniel wysiadł z tego bolidu i tak spojrzał na znaczek zespołu, który będzie jeździć w przyszłym sezonie i powiedział, dlaczego mi to robicie? I to była specyfikacja. Dlaczego wy dajecie nam silniki, które się psują? Ale zobacz, silnik specyfikacji C mieli obaj. Zepsuł się tylko Daniel. Daniel ma po prostu pecha i idzie do tego zespołu. To jest kiedyś takiego pecha miał Lewis. Tak. Że tylko jego silniki się psuły. Ostatnie okrążenie. Fenomenalne okrążenie. Ostatnie okrążenia, bo to nie było okrążenie jedno. Tak. Lewis Hamilton goniący Maxa Verstappena. Mhm. Super walka na koniec. Lewis jadący bardzo asekuracyjnie. No Lewis się bał. Nie dziwię się, jakbym miał się z Verstappenem ścigać, żebym się bał. Ale Max cały wyścig jechał, muszę go chwalić za to, bo on to ogląda. On mi o tym pisał. Max jechał rewelacyjnie po raz kolejny. I jak ten sezon zmienia moje zdanie na temat Maxa Verstappena. Jestem dumny. To jest ty nie masz być czego dumny. To Verstappen, Verstappen powinien być dumny. To jak brzydki, tak dobry. Max, wiemy, że nas oglądasz. Możesz dać mu w mordę za to. Tobie nikt nie odda. Chociaż znając jakby, mając ten obraz wykreowany Maxa i jego taty, to jego tata przyjdzie dać ci w mordę pewnie teraz do co. Ja bym chciał naprawdę ma pogratulować. Ma doświadczenie w biciu innych kierowców. Ja bym chciał pogratulować Maxowi kolejnego super wyścigu. Super wyścig, Max. I Sebastian Vettel, końcówka, Valtteri Bottas. Znaczy jest wielki szacunek dla Sebastiana, że on się nie poddał po tym, co się stało. Tylko jechał cały czas na Maxa i zrobił z tego wyścigu tyle. Jechał na Maxa i Maxa nie dogonił. I wyjechał najmocniej, najlepiej jak mógł. Bo wyjechał na czwartej pozycji, gdzie wydawało się, że po tym jak strzelił piruet, to będzie po wszystkim. Tak, Sebastian w tym sezonie znany jest z tego, że jak popełnił błąd, to potem próbuje go naprawić. I super jedzie. Tak, tylko że... I co z tego, nie? No i co z tego. Szkoda, bo... No chociaż to, i tak to fajne mógłbyś, jest to, że Lewis nie został mistrzem już tutaj, bo chociaż w czystej teorii jeszcze, no nie wiem,
No musiałby się rozkraczyć, że tak brzydko powiem, w Meksyku. I po prostu bolid musiałby gdzieś stanąć i tyle. No bo nie widzę innej możliwości. Ale Meksyk nie jest nawet jeżeli ustawny. Nawet jeżeli by, nawet by strzelił dwa piruety, no to co? To i tak pewnie by skończył tak jak Vettel w tym wyścigu. Siódmy by dojechał. Tak powiem. Nie wiem, naprawdę propos, nie wiem. Jak już mówimy o tym, Formuła 1,5, jak to powiedzieli w ten weekend. A, czyli Renault. Tak, super. Super. Rewelacja. W ogóle najlepszy wyścig, start świetny. Bo oni na starcie bardzo zyskali. No tak, przez tą karę, nie? Świetny start. Pomijając karę Sainza, niezasłużoną. Hulkenberg był szybki, ja sobie tylko w tak zwanym międzyczasie jeszcze zweryfikuję, jak to się skończyło dla Renault. Hulk 6, Sainz 7. Tak, mimo kary. Rewelacja, mimo kary, na 5 sekund kary ma akurat bardzo nie za. Także w tym wyścigu Renault było zwycięzcą w Formule 1,5. No i w tym wyścigu, kto mógł być zwycięzcą, a im nie został? Mam na myśli zwycięzcą, czyli może nie zwycięzcą, kto mógł wypaść dobrze, ale nie wypadł dobrze. Taka para była. Para kierowców, z których się cieszyłem, bo Ocon tam przed Perezem był na mecie, a drugi był Magnussen. No i co się okazało? Co się okazało? Okazało się tyle, że po wyścigu, już zaraz po wyścigu od razu było doniesienie o tym, że Ocon może zostać dyskwalifikowany, o Magnussenie tego nie było. Ocon... To są te meandry Formuły 1 i te smaczki, które lubię najbardziej, bo Ocon dostał dyskwalifikację za to, że jego bolid średnio palił na pierwszym okrążeniu więcej niż 100 kg benzyny na godzinę. Tak, a ile palił bolid Magnussena? Nie, o ile palił bolid Magnussena, nie jest związek z tym. Ogólnie bolid Magnussena w całym wyścigu spalił ponad 105 kg benzyny, czyli więcej niż powinien. Nic nam to nie mówi. Znaczy, no są te ograniczenia, powymyślali sobie... Czyli to jest błąd inżynierów, którzy skonfigurowali mu, nie wiem, mapę. No bo domyślam się, że to jakby kierowca... No może tak, może go nie ostrzegli wcześniej, że za dużo tej benzyny już poszło. No pewnie, bo raczej błąd... Może zmienić mapę, tak? Tak, raczej błąd inżynierów i taki błąd, który sprawia, że... Że? Kto jest nagle tutaj w punktach? Perez jest 8, Hartley jest 9. I Eriksson. I Eriksson, twój ulubiony kierowca, jest 10. Ma punkt. Markus ma punkt. Ale Charles go nie ma. No Charles go nie ma, bo Charles sklasyfikowany jest na 15 pozycji. Czy nie jest klasyfikowany, po prostu jest tak na liście? Nie, no jest klasyfikowany, bo on ostatnio odpadł. Co tu jeszcze nie ukończył wyścigu? Ricciardo, Grosjean, Alonso, Leclerc, Van Dorn. Van Dorn 11. 11. W ogóle nie widziałem go przez cały wyścig. Nie widziałem chyba ani razu tego bolidu. Gasly wolniejszy od Hartleya. I to gdzieś tam wynikało też chyba z pitstopów, mi się wydaje. Tam było jakieś zamieszanie. Tak, tak. Tam było jakieś zamieszanie. Generalnie... Kto zamknął stawkę z kierowców, którzy ukończyli wyścig? To jest taki zespół... Na W? Na W. Williams. Tak. No... Nic nowego. Po raz kolejny. No... Więc jeżeli nic nowego po raz kolejny o Williamsie, to może teraz przejdziemy płynnie do tego, co nowego wokół Williamsa i wokół Roberta Kubicy, bo jednak jego sprawa interesuje nas, nie ukrywam, trochę bardziej niż jakieś tam szczegóły związane z wyścigiem Grand Prix USA. Bartku, jak wygląda obecnie sytuacja Roberta Kubicy? Sytuacja Roberta Kubicy zmieszała się z polityką w Polsce. Niesamowita historia. Robert... Ja się zastanawiam, na ile to ma ze sobą związek. Pan Robert mówił o tym w jednym z wywiadów chyba dla Eleven, że on miał być wcześniej w Polsce, tak zrozumiałem, i to spotkanie z panem premierem już było przekładane. Tak, też o tym słyszałem. To by też sugerowało, że to jest absolutny zbieg okoliczności. Dziwny zbieg okoliczności, ale faktycznie wystąpił, już nie będziemy się w to zagłębiać, bo nie mieszajmy w to polityki. To było po raz kolejny Sowa i Przyjaciele, tak? To jest z tak, tej to puli? Jest z tej puli, tam ja nie wiem, ile tych taśm jest i na kogo tam jeszcze są taśmy. Ja myślałem, że pan Stonoga to już... Nie oglądam wyścigu, bo tam nie ma zasięgu, wiesz, jak są te kraty. Ciężko podobno. W każdym razie, Robert Kubica ma 10 milionów euro zagwarantowane przez spółkę Skarbu Państwa, którą jest Orlen. Tak się mówi. To jest już oficjalne. Tak, tylko teraz pytanie, jak to wygląda? Co to znaczy zagwarantowane? To znaczy, że może wnieść do zespołu Williamsa 10 milionów euro. To, co euro. Mówimy teraz, to są częściowo nasze domysły, żeby nie było, że są oficjalne informacje. Tak, no mówi nie ma się, tego, nikt kwocie, nie powie oficjalnie. Która padła też już kilka razy. 40 milionów złotych, tak się mówi. Z polskich źródeł. Tak, z polskich źródeł. Więc coś jest na pewno na rzeczy. Natomiast, czy to są pieniądze związane bezpośrednio z Orlenem, czy to są pieniądze związane z jego... No to ma małe znaczenie.
No wiesz, Orlen i Lotos są właśnie, nie wiem, czy w trakcie fuzji, czy już po fuzji, ale to są jakby dwie polskie marki. No tak czy tak, marka Roberta wzrosła, więc jeżeli Robert w zeszłym sezonie miał 7, teraz ma 10, znaczy wzrosła, inaczej, nie wzrosła, tylko może wróciła do poziomu, w zeszłym sezonie mówiło się o Lotosie, w tym sezonie mówi się o tym, że jest to Orlen i kwota się zwiększyła. Tak. No i co z tego? No teoretycznie 10 milionów w zeszłym roku mogło Robertowi zagwarantować to miejsce, bo mówiło się, że 10 by potrzebował. Dobrze, a czego jeszcze Robert Kubica potrzebuje? Bo wydaje mi się, a tutaj pozwolę sobie na taki krótki cytat. Żeby Paddy Lowe przestał lubić Sergeja Sirotkina. Właśnie, a natomiast już jedną rzecz ma, a to znaczy ma, głupio to brzmi, przepraszam. Claire Williams w jednym z wywiadów przyznała, że taki duet Russell Kubica byłby wspaniały, czy fantastyczny? Fantastyczny. Fantastyczny. Że to znaczy, to dla Russella byłby też fantastyczny duet, że mógłby się uczyć u boku Roberta. To takie wypowiedzi słyszałem sytuacja, pana Strolla kiedyś. Ja, mi się wydaje, że sytuacja w Williamsie wygląda w ten sposób, że tam jest parę obozów. Oni nie są monolitem i jednością. Oglądałeś film pana Gutowskiego? Tak powiem. I to powiedział pan Gutowski. Ja się zgadzam tutaj. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest cytat chyba. I, tak, to jest dosłowny cytat. Ja się z tym zupełnie zgadzam. I widziałem fragment. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje, bo Paddy Lowe mówi o Sirotkinie, jakby Sirotkin był 5-krotnym mistrzem świata co najmniej. Mówi, że to w ogóle jest najlepszy wybór dla Williamsa i tak dalej. Z drugiej strony pojawia się Claire Williams, która mówi, że Robert Kubica był fantastycznym partnerem. W tym wszystkim jeszcze jest George Russell, którego ciągle widzę tylko z logiem Mercedesa. Ja się zastanawiam, czy twoja teoria o tym, że Mercedes może stać się zespołem córką, że Williams może stać się zespołem córką Mercedesa. Jeżeli tam pojawi się jedno nazwisko, to tak. Znaczy nie, jeżeli to nazwisko się pojawi, to znaczy, że do tego doszło. Ocon. Tak, mówimy o sytuacji, w której Esteban Ocon zostaje drugim kierowcą i jeździ Ocon razem z Russellem, tylko Williams zostaje silniki za darmo? No może nie za darmo, no nie wiem, jaka by była sytuacja. Nie znamy kwot, to się mówi o jakichś tam kwotach, ale to nie znamy tego konkretnie. Więc czy to się dzieje, też ciężko powiedzieć. To się dzieje zbyt enigmatycznie. Jeżeli tak się stanie, to znaczy, że Toto Wolff naprawdę nie ogarnia tego managementu. Ja tu też mogę w ogóle... Ferrari się zabrało konkretnie za Ubera. Dzisiaj dzień z Czarkiem Gutowskim. Też mogę... Z panem Cezarym dla ciebie. Też mogę tutaj zacytować jedną z wypowiedzi. Mów, bo ja tutaj muszę tę chwilę poszukać. Bo tu też była wypowiedź na ten temat, że... może być tak, że Toto Wolff jest twardym negocjatorem i Toto Wolff może po prostu rzucić pieniądze, tudzież silniki na szale tego, żeby Ocon jeździł w Williamsie i żeby mieć Williamsa jako zespół, nazwijmy to, rozwojowy. Padały kwoty rzędu 5 milionów chyba dolarów. Zniżki. Zniżki, rabatu, czy po prostu silniki są warte tyle. Nie wiem, jakie to są kwoty. Mhm. Więc jakby to jest korzyść dla Williamsa. Więc jeżeli to jest połowa tego, co ma Robert Kubica, czy czym dysponuje Robert Kubica, no to by znaczyło, że 5 milionów dolarów, czyli kwota, która w skali Formuły 1, przepraszam, ale to nie są pieniądze. Znalazłem, jest tweet. To ta kwota zaważy o tym, czy będzie tam jeździł Robert Kubica czy Ocon i w tym momencie moim zdaniem, tak jak mówiłem wcześniej, Esteban Ocon jest najgroźniejszym rywalem Roberta Kubicy w walce o fotel w Williamsie, bo nie tylko ma potencjalne wsparcie, a ma wsparcie Mercedesa, ale też ma coś, czego chyba nie ma, nie wiem, Sirotkin. Ma zajebisty talent, jest dobrym kierowcą, no tak. Po prostu jest super gościem. No. Jeżeli chodzi o to, to jest opinia też, żeby nie było, Czarka Gutowskiego, opinia prywatna, że Toto jako twardy negocjator rzuci na stół pół Mercedesa na zasadzie współpracy Ferrari-Haas i wygra batalię o obu swoich kierowców. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Tak, ale to jest ciekawa opcja, która nie ukrywam, że gdzieś tam stać się może. Natomiast ja się wciąż zastanawiam, czy Williams jako marka w Formule 1, co by nie mówić, bardzo duża, na pewno tego chce? Chcesz zostać zespołem... Ale rozwojowym? Ostatnio chyba o tym mówiłem przy okazji poprzedniego podcastu, już nie pamiętam. Ale mi się wydaje, że to jest jedyna możliwa szansa na wynik teraz dla Williamsa. Nie. Wiesz, jaki jest problem Williamsa? Williams nie. Williams ma, kogo ma Williams jako kierowców? Okej. Okay. Ma Strolla, ma Sirotkina. Ma dwóch gości, którzy mają... Stroll jest już... To jest dobry kierowca raczej. Ale to są młodzi kierowcy. Oni się nie znają. Oni jeżdżą krótko w Formule 1, oni się nie rozwijają się bolidu. To są młodzi kierowcy. Spójrz na Leclerca na przykład. Młody kierowca. No dobrze, ale Leclerc też bolidu raczej nie rozwija. No nie widzę tego. No, jeżeli masz z jednej strony Roberta Kubicę... Lewis też rozwija McLarena wtedy. Wiesz, co mi chodzi? To ciągle mogę tu zbijać na zasadzie Vettel w Red Bullu też nie rozwijał. To tak nie działa. Tytuł mistrzowski. To tak nie działa, ale nie byli w sytuacji Williamsa, rozumiem, który od iluś lat nie jeździ tak, jak jeździć by chciał. Zobacz, odkąd odszedł Felipe Massa z tego zespołu. Co by nie mówić o Felipe Masie. Kto kończył jeszcze? Rubens skończył w Williamsie. Tak, ale co by nie mówić o Felipe Masie, to Felipe Massa, kiedy tam jeździł, wyniki były.
Pamiętasz parę Massa z Bottasem? Tak, oni jeździli super. No i co się stało? No i nagle odchodzi Massa, potem odchodzi Bottas. Kompletnie trafiona konstrukcja, nie wiem, nietrafiony pomysł na zespół. Ale to co, aż tak to wszystko psujesz? Jak? No ja zatrudniasz Paddy'ego Gallowe, no on to sam zrobi. No nie wiem, nie mam pojęcia, ale wyobraź sobie sytuację, że Williamsowi teraz tak naprawdę, przepraszam, że to powiem, jestem gigantycznym fanem Roberta Kubicy i mam nadzieję, że będzie jeździł i będzie wygrywał, ale tak naprawdę Williamsowi najbardziej opłaca się zatrudnić Ocona i dać i namówić Roberta Kubicę, namówić go, nie wiem w jaki sposób, bo sam Robert twierdzi, że nie chce, że jego celem jest teraz ściganie, a nie być kierowcą. No Robert postawił wszystko na jedną kartę, tak myślę. Najwyższy czas. Tak, i to dobry timing. Najlepszym rozwiązaniem dla Williamsa, z perspektywy Williamsa, gdybym się nazwał Williams, nie byłbym na imię Claire, ani Frank, tylko byłbym jakimś bankartem, przepraszam, kimkolwiek, to powiedziałbym tak, Ocon jest kierowcą numer jeden, Russell kierowcą numer dwa, a Kubicy trzeba dopłacić, żeby był z nami zaangażowany na 100%. Żeby był trzecim kierowcą. W tym momencie masz dwóch kierowców, których jeden jest doświadczony już jakkolwiek, jest bardzo szybki. Ale co zrobi Robert? Na symulatorze? Wiesz, no Kwiat dużo na symulatorze robił. No nie, ja tego tak nie widzę. Jeżeli nie jeździsz tym bolidem na co dzień, nie jeździsz nim non stop, tylko jeździsz w 4-5 sesjach, no to umówmy się, no nic nie zrobisz. No tak, tylko że... Ja rozumiem, o co ci chodzi. Mało komu zależy w Formule 1 na tym, żeby Robert Kubica wrócił. Mam na myśli nie nas kibiców, tylko mam na myśli, nie wiem, zarządy zespołów. Tak naprawdę mało komu na tym zależy. Znaczy inaczej, tam zależy im na pieniądzach i zależy im na tym, żeby robić wyniki. Pytanie, czy Robert Kubica niesie za sobą wyniki, bo pieniądze wnosi. No ustalmy, że tak. I Robert Kubica niesie za sobą wynik. Ustalmy, tak? Że tak. Pomaga ci rozwinąć bolid. No na pewno. Z drugiej strony masz to, że jeżeli Mercedes faktycznie pójdzie na jakąś niesamowitą, jakiś deal niesamowity Williamsowi, tak? Damy wam silniki, damy wam skrzynię biegów, damy wam część aerodynamiki, nie mam pojęcia, część pakietu. Na przykład zeszłoroczny bolid. I nagle wystrzelicie w górę. No to faktycznie to jest jakaś opcja, w której zapalać się lampka, że no będziemy Williams Smart się nazywać, albo jakkolwiek to by to rozwiązali. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co jest lepsze dla samego Williamsa i nie mam pojęcia, czy Williams na pewno chce to tak rozegrać, przez wzgląd na to, że to jest zespół z naprawdę dużą historią. I mam wrażenie, że szkoda by było stracić ją w ten sposób, w pewien sposób. Sposób. No bo dla mnie zostanie zespołem córką, tak? No to jest takie... Ekipy, która wyrosła na zespole Rosa Browna. Zatracasz zupełnie, tak, no, to swoją drogą. Zatracasz swój, niech to nazwać, całą historię, tak? Jak to po angielsku mówią ładnie, legacy, nie mogę znaleźć... Dziedzictwo. O, dziękuję ci Heritage bardzo. Heritage to dziedzictwo. Ale to legacy też działa. No nie widzę tego w ten sposób. Czyli twoim zdaniem w obecnej sytuacji, czy szanse Roberta Kubicy realnie wzrosły? W walce o fotel Williamsie. Uważam, że tak. Uważam, że cała sytuacja Siergieja Sirotkina wygląda w ten sposób, że nie zobaczymy go w przyszłym sezonie. Bo się przestało się mówić w ogóle o Rosjanach nagle. Bo już jeden jest, no to po co następny? No to tak z przymrużeniem oka, ale Sirotkin nie pokazał nic takiego, żeby go przedłużać, plus cała sytuacja polityczna, nazwijmy to, między Anglią a Rosją, myślę, że skutecznie Williamsa odciąga od tego pomysłu zostawiania Sirotkina. No nie wiedzieli tego, go zatrudniając. Nie wiedzieli. Że to tak się rozwinie. Że ktoś coś zrobi głupiego. Tak, no dobra, nie idźmy w tą stronę, miało być bez polityki. Przepraszam. No nie wiem, dla mnie najlepszym rozwiązaniem dla Williamsa, jako dla zespołu, żeby ten zespół został Williamsem, to jest zatrudnienie w tym momencie Roberta Kubicy. I to jest moja kropka. Moja kropka jest taka, że mocno wierzę w to, że wsparcie polskiego rządu, no bo to już chyba tak wygląda teraz. No można tak. Chociaż takie może mentalne wsparcie polskiego rządu pomoże Robertowi Kubicy. Bardzo bym chciał zobaczyć na starcie w przyszłym sezonie Roberta Kubicę w Williamsie, u boku George'a Russella. Z orzełkiem na kombinezonie, niekoniecznie z godłem, ale z tym orzełkiem Orlenu na przykład. To byłoby fajne i nie wiem, no, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby polski rząd, czy raczej my jako podatnicy, chociaż nie do końca tak mogę powiedzieć, gdyby Robert Kubica takie wsparcie otrzymał i mam nadzieję, że tak się stanie, niemniej jednak będę bardziej zachowawczy. Ja wiem, uważam, że widzisz tam Ocona i widzisz Mercedesa inwestującego w Williamsa. Moim zdaniem to jest doskonały ruch i dla Williamsa, i dla Mercedesa. Ale wierzę w to... Jeszcze nie da się nie zgodzić.
Ale uważam, że to nie jest jedyna droga, którą Williams może pójść w zimie do ciebie. Może pójść jeszcze inną drogą, może stawić sobie na przykład Sirotkina. Natomiast ja uważam, że bardzo bym chciał, żeby stało się tak, żeby Robert Kubica ścigał się w Williamsie, ale dopuszczam też taką możliwość, że tak się nie stanie i moim zdaniem, jak to w zeszłym roku, powinniśmy być przygotowani na coś takiego i nadal powinniśmy wspierać Roberta Kubicy, bo wierzę w to, że jeżeli jego drogi za chwilę nie muszą się rozejść w ten sposób. Mówi się o tam Racing Point, chyba tak się będzie zespół nazywał w przyszłym sezonie. Rozwojowym kierowcy, tak, ale sam Kubica mówi, że nie chce być rozwojowym kierowcą. Tak z tej wynika przynajmniej z jego wypowiedzi obecnie, tak. No. I też Robert Kubica powiedział, że to jest kwestia kilku tygodni. Tak, bo on powiedział też, że nie chce czekać do grudnia, bo musi znaleźć w razie czego innego pracodawcę. To czekamy do listopada, czyli za parę dni. No i mamy nadzieję, że Robert Kubica będzie jeździł w Williamsie. Byłoby świetnie. I czekamy na waszą opinię, z racji tego, że jest was coraz więcej. Mamy nadzieję na ciekawą dyskusję w komentarzach. Tak, dziękuję, że zostaliście do końca. To był długi film, tak, ale było już o czym pogadać. Tak, no zgadza się. No, świetny wyścig i ta cała sytuacja z Robertem wlewająca po raz kolejny nadzieję gdzieś tam w nasze serca. Tak ładnie, patetycznie brzmi. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie do końca. Prosimy was o komentarze. Prosimy was o wszystko, czyli standardowo subskrypcje, lajki, komentarze, może jakaś ciekawsza dyskusja znów się rozwinie gdzieś tam w komentarzach. No i dziękujemy wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Cześć.